przyniosło coś do picia. Nie wiem, co miał na myśli. Napiłeś swoją larwę? Nie ma. Wystarczy. Świeżego po pierwsze. Zamykam. Znajdujecie się Państwo w piwnicach mieszczańskich. Ta wystawa jest tak zrobiona, żeby pokazać te trzy bloki piwnic przemyskich, podziemi przemyskich, które są dostępne do zwiedzania. Pierwszym jest zamek, a pod zamkiem, pod basztą wschodnią znajduje się loch. Stąd te cztery zdjęcia pokazują wejście do tego lochu po stromych schodach, zapomnianego aresztanta, z którego tylko szkielet został, pomieszczenie katowni, prawdopodobnie pomieszczenie katowni, w tej chwili jest tam w tym pomieszczeniu urządzona wystawa sprzętów katowskich, czyli jest tam szubienica, jest tam gilotyna, jest to krzesło madejowe. Przechodzimy dalej, bo zeszliśmy już z zamku, dochodzimy do katedry i mamy krypty archikatedralne, niedawno udostępnione do zwiedzania. Zestawienie tych dwóch plansz, ta rotunda i krypty archikatedry i ten nagrobek biskupa Aleksandra Antoniego Fredry to nie przypadek. Otóż krypty nie byłyby remontowane, gdyby nie to, że biskup Aleksander Fredro postanowił przebudować katedrę z gotyckiej na barokową. I pewnego wieczoru w 1733 roku zawaliło się sklepienie nawy głównej tuż przed oddaniem katedry do użytku i zniszczyło 63 stare nagrobki, które znajdowały się pod posadzką. Nagrobek biskupa Fredry jest późniejszy, ponieważ on się zachował w całości. Sklepienie nawy głównej się zawaliło, ale ta kaplica ukrzyżowania, pod którą jest krypta Fredry, nie uległa zniszczeniu. Tam został pochowany po swojej śmierci w niedługim czasie po tej katastrofie. To jest chrom rozpoznania chemicznego.
Natomiast tam mam normalnych stron do ukrycia ludności. Są dwie różne sprawy. Ma pan jeszcze trzeci rodzaj stronu, stronu bojowej. Czyli ma pan stron rozpoznania chemicznego, stron bojowy i stron ukrycie. Jeszcze mogą być szczeliny przeciwlotnicze, ukrycia przeciwlotnicze. A ta szczelina to jest na placu wybiń, tak? Tak, to są tak zwane ukrycia przeciwlotnicze. Bo to nie może powiedzieć, że to jest stron. I tutaj, proszę państwa, znajdujemy się w pomieszczeniu oficera dowodzącego, który przekazywał informacje dalej. Ta informacja, schemat organizacji łączności systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania mamy tutaj bardzo ładnie rozrysowany, rozpisany. Tutaj mamy instytucje, które miały być informowane. Ten schemat pokazuje nam, że w jaki sposób, w jakiej kolejności należało powiadamiać i składać meldunki w tym systemie. Tutaj mamy wówczas te informacje, były na taką tablicę, również nanoszone. Tu mam w tej chwili taka jest tablica świetna. Tutaj mamy teren teren miasta, natomiast tutaj mamy teren byłego województwa przemyskiego. Ten schron w miarę możliwości został zachowany. Oczywiście był on ogrzewany też prądem. Chwilę na potrzeby współczesne została tutaj również dotarła cywilizacja, czyli ogrzewanie z MPC-u i na chwilę obecną mamy to ogrzewanie. Natomiast tutaj był on ogrzewany tym prądem wytwarzanym tutaj poprzez agregat. Thank you.